7 kwietnia wspominamy błogosławionego Edwarda Oldcorna. Edward urodził się w Anglii, w czasie gdy trwało tam prześladowanie kościoła katolickiego. Konflikt zaostrzył się za panowania Henryka VIII, który na skutek prowadzonej przez siebie polityki zerwał stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską. Uznał siebie najwyższym zwierzchnikiem kościoła w Anglii. Wierność papieżowi interpretowana była jako zdrada stanu. Katolicy wierni papieżowi byli srodze karani. Duchownych, zwłaszcza zakonników, pozbawiano dóbr ziemskich. Wielu zginęło śmiercią męczeńską poprzedzoną torturami. Kandydaci do kapłaństwa kształceni byli m.in. w Douai we Flandrii i w Rzymie. Misje w Anglii podejmowali jezuici. Edward był synem Jana Oldcorna, murarza i jego żony Marii. Urodził się w 1561 roku. Wychowany był przez matkę w wierze katolickiej. Ojciec był protestantem. Kształcił się w szkole świętego Piotra w Yorku. Początkowo studiował medycynę. Wyjechał do Francji i 12 sierpnia 1581 roku wstąpił do seminarium duchownego w Reims. Po roku przełożeni wysłali go do Rzymu, gdzie kontynuował studia w seminarium przygotowującym kapłanów do pracy misyjnej w Anglii. W czasie studiów wstąpił do zgromadzenia księży jezuitów. Przyjmował go ojciec Klaudiusz Acquaviva, 5. generał jezuitów. Po ukończeniu formacji 23 sierpnia 1587 roku przyjął święcenie kapłańskie w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Po roku wysłano go na misję do ojczyzny. Wraz z ojcem Johnem Gerardem dotarł na plażę w pobliżu Norfolk na Morzu Północnym. Tam i w kilku innych miejscowościach na terenie Anglii razem z innymi jezuitami pracował 18 lat, zawsze w wielkiej konspiracji. Używał nazwiska Hall. Misjonarzom pomagali katolicy świeccy, zazwyczaj ludzie zamożni, zajmujący wysokie stanowiska w społeczeństwie. Na podstawie fałszywego donosu Humphreya Littletona aresztowano go razem ze współbratem pod zarzutem udziału w zamachu prochowym, czyli próbie obalenia króla Jakuba I. W czasie przesłuchań był torturowany w słynnym więzieniu w londyńskiej Tower. Mimo iż nie przyznał się do winy i nie znaleziono żadnych dowodów, w mieście Worcester wydano wyrok skazujący go na śmierć. Umierając, modlił się do świętej Wenefrydy, męczennicy z Walii, do której miał wielkie nabożeństwo. Wyrok wykonano przez powieszenie i poćwiartowanie w mieście Redhill 7 kwietnia 1606 roku. Oszczerca przyznał się do winy i stwierdził, że to on powinien ponieść śmierć. Prosił o przebaczenie niewinnego jezuitę. Zeznał później, że Edward umierał jak męczennik za wiarę, a nie jak zdrajca narodu. Edwarda Oldcorna wraz z innymi męczennikami angielskimi beatyfikował papież Pius XI 15 grudnia 1929 roku. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie błogosławionemu Edwardowi, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.